Zadanie 14. Dany jest ciąg opisany wzorem, a n to się równa 3n minus 9, które jego wyrazy przyjmują wartości większe od 18. I tak samo jak w zadaniu 13, tak samo tutaj, zrobimy sobie pewien przykład. Wyobraźmy sobie ciąg, który jest opisany wzorem minus 4, minus 8, minus 4, 0, 4, 8, 12, 16, 18, 22, 28, 30, no i tak dalej. Czyli przyjmujemy, że ten ciąg jest ciągiem rosnącym. No i teraz liczba minus 8 to jest pierwszy wyraz ciągu, liczba minus 4 to jest drugi wyraz ciągu, tutaj mamy trzeci wyraz, tu mamy czwarty wyraz, mamy piąty, tu jest szósty, siódmy, tutaj jest ósmy wyraz ciągu, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty i tak jakbyśmy wypisali kolejne wyrazy tego rosnącego ciągu, no to mielibyśmy 12, 13, 14 i tak dalej wyraz tego ciągu. I teraz w tym przykładowym ciągu, który wypisałam, zwróć uwagę, że od 9 wyrazu tego ciągu wzwyż wartości tych wyrazów przyjmują wartości większe od 18, czyli od 9 wyrazu tego ciągu wartości tych wyrazów są większe niż 18. I właśnie w odniesieniu do ciągu, który jest opisany tym wzorem, my właśnie jesteśmy proszeni o to, od którego wyrazu tego ciągu wartości tego ciągu wartości są większe od 18. Oznacza to, że AN musi być większe niż 18. I teraz my wiemy również, że AN jest opisane wzorem 3N odjąć 9. To oznacza, że 3N odjąć 9 musi być większe od 18. Otrzymaliśmy tutaj nierówność z jedną niewiadomą stopnia pierwszego. I taką nierówność musimy rozwiązać, jak każdą inną nierówność tego typu. Czyli niewiadome zostają po lewej stronie, natomiast wszystkie wiadome przenosimy na prawą stronę nierówności, pamiętając o zmianie znaku. Otrzymujemy zatem nierówność następującą. 3n ma być większe od 18 plus 9, co oznacza, że 3n musi być większe od 27. I teraz obustronnie nierówność tą dzielimy przez 3, otrzymując n większe od 9. Sugeruję zawsze, żeby w przypadku nierówności zawsze narysować wykres tej nierówności. Rysuję zatem oś poziomą, którą podpisuję literką n. Dlaczego literką n? Dlatego, że w naszej nierówności tutaj niewiadoma nie jest oznaczona x-em, nie jest oznaczona y-kiem, jest oznaczona literką n. Dlatego oś podpisuję dokładnie tak samo. Zaznaczam dziewiątkę, którą żeśmy tutaj wyznaczyli. I teraz zwróć uwagę na to, że w tej nierówności dziewiątka nie wchodzi w skład rozwiązania, dlatego że n jest większe, a nie większe równe. A skoro dziewiątka nie wchodzi w skład rozwiązania, to zaznaczam ją otwartym kółkiem na wykresie. N musi być większe od 9, to oznacza, że rozwiązaniem tej nierówności są wszystkie liczby, które na osi liczbowej leżą na prawo od liczby 9. I gdyby ta nierówność była nierównością niezwiązaną z ciągami, to tutaj odpowiedzią byłyby wszystkie liczby n należące do zbioru obustronnie otwartego od 9 do plus nieskończoności. Natomiast nierówność ta jest jednak związana z ciągami i na tym etapie musimy sobie przypomnieć pewne cechy charakterystyczne każdego jednego ciągu. Otóż literka n w ciągach oznacza pozycję danego wyrazu w ciągu, czyli dla A1 n będzie równe 1, dla A2
n będzie równe 2. Dla a 9, n będzie równe 9 i tak dalej. To oznacza, że n zawsze musi być większe bądź równe 1 i n zawsze musi należeć do zbioru liczb całkowitych dodatnich. Co to robi w przypadku takiej nierówności? Co nam to daje? Daje nam to, że rozwiązaniem do tego konkretnego zadania są wszystkie liczby całkowite, które należą do tego zbioru. Czyli odpowiedź możemy zapisać w dwojaki sposób. Albo w taki sposób, że n należy do takiego przedziału i n należy do zbioru liczb całkowitych, albo możemy to zapisać również w taki sposób, że n należy do następującego zbioru liczbowego. 10, 11, 12. Te trzy wartości liczbowe dają już nam sygnalizację, że do tego zbioru należą wszystkie liczby naturalne od 10 wzwyż. No i tutaj możemy zapisać n, czyli wędrujemy do nieskończoności. No i teraz należałoby się zastanowić, dlaczego ja tutaj w tym zbiorze pominęłam 9. No bo popatrz, n musi być większe od 9, a nie większe równe. A skoro tak, to oznacza, że 9 nie należy do rozwiązania tej całej nierówności. Dlatego tutaj 9 została pominięta. Możemy to sobie zresztą doskonale sprawdzić w sposób rachunkowy. Wyznaczmy wartość ciągu dla n równego 9, czyli wyznaczamy wartość 9 wyrazu tego ciągu, czyli A9. A9 to się równa 3 razy 9 odjąć 9. 3 razy 9 to jest 27 odjąć 9, a 27 odjąć 9 to jest 18. I teraz zwróć uwagę na to, że 9 wyraz tego ciągu jest równy dokładnie 18. Natomiast my w zadaniu jesteśmy pytani o to, które wyrazy tego ciągu przyjmują wartości większe od 18, a nie równe 18, ani też większe równe 18. Czyli 18 tutaj jest wykluczona. Ale policzmy sobie teraz wartość 10 wyrazu ciągu, czyli policzmy sobie A10. I tutaj będziemy mieli 3 razy 10 odjąć 9, to jest 30 odjąć 21, a no właśnie, nie 21, tylko już tutaj oczywiście policzyłam w pamięci, odjąć 9, co jest równe 21. No i zwróć uwagę, że liczba 21 jest liczbą większą niż 18. A zwróć uwagę, że 10 tutaj w tej naszej odpowiedzi jest pierwszą wartością liczbową podaną w zbiorze. I teraz jeżeli byśmy sobie policzyli 11, 12, 13, 14, 15 i tak dalej wyraz tego ciągu, to za każdym razem otrzymalibyśmy wartość, która jest większa od 18. Mam nadzieję, że moje tłumaczenia i wyjaśnienia są dla Ciebie jasne i zrozumiałe. Gdyby jednak tak nie było, to koniecznie zostaw zapytanie w komentarzu do tego nagrania. Jeżeli nie chcesz zostawiać komentarza, to możesz napisać mi wiadomość prywatną. Kontakt do mnie znajdziesz na moim blogu ilonabednarska.pl. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału, lajkowania filmów, ale przede wszystkim zapraszam Cię do tego, żebyś dzieliła się materiałami, które publikuję na moim kanale Matematyka Ilona Bednarska z innymi osobami, które uczą się matematyki. Zapraszam Cię do obejrzenia innych moich nagrań i do usłyszenia w kolejnym wideo.